Dzień dobry bardzo. Hej, hej. Czekaj, jak to jest na innych kanałach. Cześć i w ogóle. No tak, no tak robią. No oglądałam się ostatnio, ale tak czy siak witamy wszystkich zgromadzonych. Nie ruszaj tą nogą, bo mnie tutaj tykasz. Tykam? Pod stołem. To mi nóżka tykała tak. Jesteś tanecznie. Agresywny, wiesz? Nie, agresywnie jesteś tylko... agresywny, bo jak tak robisz, to jesteś agresywny. Takim tematem, który chciałam poruszyć, jest przemoc. Teraz przemoc jest jakby... Sprawy nabrały tempa. Tak, jest też to, że tak to ujmę, taka górna, że tak powiem, granica i dolna granica przemocy. Teraz oczywiście będziemy wprowadzać raczej dobre rzeczy, czyli nie jestem za tym, żeby właśnie iść w obszary negatywne, co by to nie oznaczało, czyli takie bardziej dołujące. Też jest to istotne, ponieważ przez cały praktycznie miesiąc obserwowałam jakby bardziej dołujące elementy w ludziach, w sensie czy to sesyjnym, czy jakkolwiek by nie było takim podwórkowo, że tak powiem, kulturalnym. I one są też związane no, z takim, a nie innym czasem. Natomiast chodzi o przemoc, która... bo tak, bo o co mi chodzi w ogóle z tą przemocą? Tutaj oczywiście jesteśmy w gronie takim, a nie innym, czyli alternatywnej, że tak powiem, społeczności. Kilka razy się zastanawiałam, że ta niealternatywna rzeczywistość jest dużo bardziej fajna. I oni tam nie mają takich problemów. Czyli jest to dość taki, jest takie coś znamienitego. Mają oczywiście problemy związane z życiem i w ogóle z różnymi procesami, które są też związane ze światem i tak dalej, ale nie dołują się tak bardzo. Natomiast w tej społeczności jest już widoczne bardzo duże dojenie, czyli ci bardzo obudzeni, czy tam trochę obudzeni, nabierają, że tak powiem, znaczy wytracają swoją jakby też prędkość. A już wiem, jaki miał być tytuł, no, który zapomniałem. Wampiry i zombie. Albo no właśnie. Idą wampiry i idą zombie. Albo coś takiego. To jest takie coś. I teraz, czy świat tak wygląda? Czy tylko wyglądają to jakieś tam ewentualnie niektóre grupy i tak dalej? To jest bardzo ważne. Tutaj na tych w ogóle procesach w ogóle zmiany paradygmatów teoretycznie różnych rzeczy. No oczywiście my temu nie zaprzeczamy, że tak jest. Cały czas jest jakby zmiana bardzo duża różnych rzeczy, które się, że tak powiem, przetaczają. Już się powtarzam, mało dzisiaj rozmawiałam, więc to musi być, po prostu muszę się rozkręcić. Natomiast zaczyna być taki obserwowalny, znaczy mam dwa punkty. Mam punkt typu właśnie przemoc i ta przemoc jest jakby też lokowanym produktem, uwaga, lokowanym produktem na kanałach alternatywnych. To jest lokowany produkt. Przemoc. I ona, ta przemoc jest głównie spojrzeniem na negatywną stronę i co tutaj się wydarzy negatywnego. Czyli to jest lokowany produkt. Tutaj bym chciała też bardzo też tak powiedzmy sobie szczerze delikatnie zauważyć, że jest to zła wola. I tutaj jest następny, jakby następne pojęcie złej woli. Do czego to może doprowadzić? Innych. Czyli to są dwa te pojęcia. Czyli przemoc, lokowany produkt na kanałach, czyli mówienie o negatywach i zwracanie uwagi na negatywy. I również jest też projektowanie przestrzenne, czyli jak to należy robić ewentualnie, czy to w ogóle ma sens, ponieważ jest teraz bardzo duża ilość elementów właśnie zombie, tak zwanych lub też wampirzych.
elementów. Zombie to będą później jeszcze. Tak, ale to nie ma nic wspólnego z tymi takimi, wiecie, tam, że oni się tam trochę... Nie chodzi o prawdziwe wampiry i nie chodzi o prawdziwe zombie. Tak, ani tych, którzy na przykład tam pobrali różne rzeczy, a teraz się jakby pozmieniali. To bardziej chodzi właśnie o te grupy tak zwanych istot, które się tam trochę rozwinęły. No. Niestety w tej całej alternatywie jest część ludzi, która jest całkiem spora, która nie rozróżnia mówienie takimi jakimiś paralelami, takimi porównaniami, tylko albo jakimś sarkazmem i wszystko biorą tak jakby dosłownie, że się coś powie i to, że to takie jest. No właśnie, to jest to bardzo dziwne. To są często tylko... Ale to jest... Jaki to jest efekt? Nie, to nie jest efekt, to jest problem... To jest jakaś tam inteligencja. Trzeba mieć trochę wyższą inteligencję, żeby rozumieć sarkazm i jakieś tam inne rzeczy. A jak się tego nie ma, to się bierze wszystko bezpośrednio takie, jakie to, co jest usłyszane. Bo się nie rozróżnia tych jakby... To... Aha, czyli nie masz gradientów rozróżniania, gdzie tutaj ktoś na przykład sobie robi jaja. No właśnie. I właśnie to jest problem też na przykład tego całego polskiego, całego kosmonautę Hermaszewskiego i z jakichś powodów to, że on powiedział, że Ziemia jest, że tam prowadząc to się wspomniał właśnie coś o płaskiej Ziemi, że to jest, że takie chodzą pogłoski, że Ziemia jest płaska i czy on to może potwierdzić. I Hermaszewski powiedział, tak, Ziemia jest płaska. Tak jak wszyscy tego oczekują. Z takim po prostu, widać było, że to jest takie po prostu powiedziane, że się nie chciał się wypowiadać na temat głupoty jakiejś tam bardzo. No i jest grupa tych ludzi, która po prostu się uczepiła tego, że on to tak powiedział w taki sposób, poczynając od Lacha Chwata. Nie tak wymieniajmy żadnych tutaj. Ale on to po prostu mu wałkował w kółko, że tak, że on tak powiedział i to jest dowód na to. Nie, to nie jest dowód, to jest... Byłeś w kosmosie i wiesz... Nie, ale to jest jakby, wiesz... No. No, ale nie wiadomo, o co Hermaszewskiemu chodziło. No, oczywiście, że nie. No. Ale na pewno nie można tego wziąć jako dowód. Tak. No dobrze, to teraz co? Z tym przemocą lecimy? Z wampirami i tak dalej? Macie swoją energię, macie swoją krew? Wszystko u was dobrze? Jak żyjecie? Skąd czerpiecie energię? Może tak. A gdybyście tak słyszeli na przykład, że wszystko będzie dobrze i że wszystko wam się uda, czy byłoby lepiej? Czy słuchanie tych kanałów i też gróźb albo różnych rzeczy jest na przykład obniżające? Bo jest tu taki podwójny problem. Bo z jednej strony myśmy tak jakby obnażali taką głupotę, taką beztroskość, robimy kółeczko, coś tam robią i coś tam, że to takie głupie właśnie, i bez sensu. Właśnie. Ale z drugiej strony jest też takie straszenie i ani jedno, ani drugie nie jest tak jakby właściwe i sensem. Chociaż w sumie może te kółeczka były lepsze? W sumie nie wiem, co jest gorsze. Czy takie kółeczka i że wszystko jest fajnie i tak dalej. Bo to są te same gradienty po dwóch stronach i nie można powiedzieć, że coś jest lepsze czy gorsze, bo tak samo chujowe to jest. Jeżeli coś jest minus 70 i plus 70, to one są tak jakby tu i tu. Nie jest i to piekło, i to piekło. Tak. Są piekła z zimna i piekła z gorąca. To nie jest tylko jedno piekło, a piekieł jest dużo w ogóle, chciałam powiedzieć. I nie da się zlikwidować, że tak powiem, piekła. No, także tyle w tym temacie. No ale generalnie jak tu już jesteśmy i w ogóle tam się coś dzieje, to też w sumie fajnie by było raczej, bo ja w ogóle wychodziłam z takiego założenia, że jak się już tu jest, to... Bo i tak jest ciężko, co nie? Bo zazwyczaj to i tak jest ciężko w
pewnym sensie, że tam coś robisz. Jak ja tak słucham tych różnych też rewelacji na temat przychodzenia, no to ja w sumie nie jestem w ogóle jakoś tam bardzo zdziwiona, że tak jest, no bo tak życie wygląda w ogóle. To nie jest w ogóle nawet żadne odkrycie. To po prostu tak jest, tylko że ludzie, którzy, bo to też jak się jest w jakimś tak zwanym uniwersum, to się potem też odbiera to w pewien sposób, ale w sumie życie może być lepsze. I teraz przejdziemy do nowej wersji siebie, do lepszej wersji siebie. Siadaj tutaj, proszę, powiedz coś o lepszej wersji siebie. Co wy o tym myślicie? Bo nowa wersja, nowa lepsza wersja siebie była jakiś czas temu. W filmach. Również. To jest produkt. Ciekawa rzecz, bo to jest też jeden z takich produktów. Kto to wypuścił i dlaczego, nie wiadomo. Natomiast już to dawno gdzieś to zostało puszczone i gdzieś to już słyszeliśmy dawno w jakimś tam filmie chyba, tak, serialu, czy coś też to było. Tak. Ale też ezoteryka w pewnym momencie zaczęła nakręcać o byciu lepszym, bycia lepszym, lepszą wersją siebie, a teraz to już jest w popularnym obiegu w ogóle. No, zwykli ludzie też potrafią ja coś rozumiem. Tam o tym mówić, nie wiem, czy to w psychologii, ale czy... W zasadzie nowa, lepsza wersja siebie jest dobrą jakby opcją, tak uważam. No bo co jest w tym złego, żeby poprawiać tutaj pewne rzeczy? Wtedy człowiek się zajmuje sobą i po prostu nie przeszkadza innym na przykład, albo też dokłada się do takiego dobrostanu. Ja w pewnym momencie wykorzystałam ten pomysł parę lat temu i się okazało, że to działa. Natomiast tutaj też, bo też mnie ciekawi, jak ludzie żyją, no bo wiem, że wcale nie jest tak źle, jakby się mogło wydawać. I teraz tutaj chcę zauważyć, że właśnie ten produkt tak zwany negatywny, czyli ten produkt lokowany, nie wiem kto to w ogóle, znaczy nie uważam, żeby tutaj ktoś to specjalnie robił, natomiast jest jakby taka pewnego rodzaju infekcja. I w ostatnim czasie, bo to też można jakby zauważyć, trochę zacznę już wchodzić na te takie bardziej, takie te tematy, być może już bardziej z wyczuciem, czyli będziemy trochę jakby skręcać w tą stronę taką trochę niesamowitości. Co parę dni jest jakby pewien rodzaj jakby obniżenia elementów takich ogólnych, tam no wiadomo, że to bardziej to widać w snach, natomiast jest to element również działający na niektóre osoby, które na przykład mogą jakby być pobudzane tą treścią i też wprowadzać to dalej na przykład. I teraz, czy chcecie na przykład na kanałach słuchać treści dobrych, czy tych alternatywnych, czy dobrych, czy złych na przykład? Bo to mnie też ciekawi. Ja myślę, że jest część, która chce słuchać tego, a część chce słuchać tego, a mało jest takich, którzy chcą słuchać prawdziwych rzeczy. A ja uważam... Ponieważ w tym nie ma elementu takiego napięcia emocjonalnego i rzadko się zdarza w tych wszystkich kanałach, żeby tego nie robiono. I niestety jest taki problem, że jeżeli gdzieś tak w taki sposób jest mówione po prostu, to jest małe zainteresowanie to ma przeważnie. Ale czym? Takimi po prostu słuchanie o tym, jak faktycznie jest, bez tych emocjonalnych negatywności. No właśnie, pozytywności. Bo ludzi kręcą głównie negatywne treści, zauważam. No ludzie lubią się bać. No tak mają psychikę, to jest pierwotna taka natura jest, że wychwytują wszystkie negatywne, z przestrzeni wszelkie negatywne rzeczy, które mogą zagrażać im jako zwierzątkom, że mogą stracić życie i to jest pierwsza rzecz, którą będą wychwytywać z przestrzeni, tak? A znowu tacy ćpacze pozytywni. W pozytywnej fazy,
to oni znowu będą tak jakby na fazie cały czas, tylko to, nie? Ale to jest takie też ćpanko, takie na fazie, nie? Aż nie zejdzie. No to jaki jest tutaj pomysł, żeby to wypośrodkować? Tutaj Black, ja chcę słuchać wszystkiego dobrego i złego, bo dojrzewam do stanięcia twarzą w twarz ze złem. Rozumiem ludzi, którzy nie chcą słuchać o złu, bo są słabi. Oj, w ogóle ja w ogóle bardzo szanuję wszystkich, którzy jakby zadają te pytania, naprawdę. I teraz no bo o co tu chodzi? Jak już tutaj jesteście, to fajnie by było, żebyście mieli coś na przykład z tego, że ja tutaj gadam, siedzę i w ogóle gadam, nie? To jest takie coś. I teraz, o ile oczywiście Wam się przyda moje spojrzenie na ten, że tak powiem, świat i na różne zagadnienia. I teraz tutaj świat generalnie to ani nie jest dobry, ani zły. To jest takie pierwsze coś. Też nie chcę jakby wchodzić w takie od razu tłumaczenie, jak ja to widzę. Chciałabym to też jakby zobaczyć, co tutaj jest. Tutaj są takie pytania, które też one są takie bardziej idące w głąb, albo w górę, albo tak nie wiadomo, jak się jakby zawiesić. I teraz, co to znaczy, że słuchać tego, co na przykład jest prawdą, albo że twarzą w twarz i tak dalej, albo jak jest. Tutaj chodzi mi o to, że to każdy z Was powinien wiedzieć, jak jest. To o to chodzi. W ogóle, jeżeli chodzi o jakiekolwiek przemiany, jakiekolwiek treści związane ze światem, to należałoby wejść w coś takiego jak przynajmniej własna ocena sytuacji, a nie słuchanie tego, co jest dobre, a co złe. To jest pierwsza rzecz. Kiedyś mówiłem, maksymalne upraszczanie, ta tak zwana, tak się mówi, ta brzytwa Okhama, takie maksymalne tak jakby uproszczenie od najprostsza, najpierw spojrzeć na wszystko z takiej najprostszej, takim w najprostszy sposób. I teraz jak sobie to weźmiecie, wyobrazicie, że na przykład... Czyli tak, najpierw co jest? Siedzicie, oglądacie stream w jakimś miejscu, jesteście jakoś ubrani, w jakiejś sytuacji jesteście w Polsce lub nie w Polsce. Coś, jesteście najedzeni albo głodni, potrzebujecie dzisiaj jeszcze potem coś zrobić, tak? Są takie podstawowe rzeczy, takie podstawowe wasze prawdy, które są jakby wam najbardziej użyteczne, najbliższe. To są takie a nie tak jak, czy są takie ważne rzeczy, na przykład, czy istnieją smoki z kwarcu? Czy to jest takie istotne w ogóle? I co ci to da? Co ci to daje? Czy istnieją smoki z kwarcu? Najpierw warto się zastanowić najpierw, jakim jestem człowiekiem w ogóle? Czy jestem uczciwym do innych? Czy coś tam? Takie różne prawdy tego typu, co dużo ważniejsze niż czy coś tam na drugiej stronie księżyca jest, czy nie jest, tak? Jak się odnoszę do innych, jakie mam relacje z ludźmi lub jakich nie mam. Takie podstawowe rzeczy. Co tam w mojej rodzinie, co tam z rodzicami było nie tak. I tak dalej. Dlaczego nie tak? No bo może będzie bo z coś rodzicami, tak. Bo z rodzicami, zazwyczaj jest coś nie tak. Zawsze jest coś nie tak, bo nie ma... Rodzice to jest zawsze problem. Nie tak. Ma idealnych rodzin, tak? Tam zawsze coś będzie. Znaczy poziom zadawanych pytań jest adekwatny do po prostu zaburzeń czasami lub pewnego rodzaju, nie wiem, zainteresowań różnych rzeczy. Tutaj nie odnosi tego jakby w taki sposób, że tutaj kogoś mogę ewentualnie obrazić. Ja tutaj też staram się
zbadać sytuację, że tak powiem, co tutaj, że tak powiem, można powiedzieć na dzisiaj, prawda? To jest takie coś. I teraz, bo tutaj zacząłeś rozmawiać na ten temat, czyli opisywać bardzo proste jakby. Tak, bo w ogóle większość rzeczy, tych ludzi, tak, w tej całej ezoteryce i w tych klimatach w ogóle zapominają o tych takich podstawowych rzeczach, na których powinni się skupić w pierwszej kolejności, tak? A myślą o jakichś różnych dziwnych rzeczach. A skąd się to bierze? Przeważnie stąd, że część tych osób jest w ogóle wypieprzona, tak jakby z widzenia tego, co się wokół nich dzieje, kim są, jak funkcjonują w tym. I oni potrzebują często właśnie takich tematów zastępczych i niesamowitości, ponieważ nie są. Przeważnie na przykład im się coś stało, jakąś mają traumę, tak? Lub coś tam innego. I nie są w stanie stanąć i popatrzeć na to, kim jestem, co tutaj robię, jaki jestem, co jest ze mną nie tak, co jest ze mną nie tak, nie ze światem, tylko co jest ze mną nie tak i czy jestem z siebie zadowolony, zadowolona, co mogę z tym zrobić. Takie podstawowe rzeczy, to są takie pierwsze, najistotniejsze rzeczy, które co możemy coś zrobić, jak pracować nad tym, tak? No i część ludzi też patrzy na to. To nie jest tak, że wszyscy tego nie widzą. Tak? Kasia, no ty powiesz. Są różne gradienty w tych całych klimatach. Tak? Część na przykład jeździ na różne jakieś tam warsztaty czy coś tam i tam się przerabia jakieś rzeczy. Część nie jeździ, ale w jakiś inny sposób sobie tam próbuje poradzić. Tak? No to jest takie jakby, no zauważcie, że jest dzieciństwo i w dzieciństwie coś nam się popierdzieliło tam, no i potem zaczynamy dorastać i zaczynamy zależności. Część jest bardziej spieprzona, część mniej, ale część jest tak jakby się źle czuje, a część się dobrze czuje, tak? Czyli część... Dobrze to jest w stronę... Boże, takiej, że... nie, tylko nie gadaj. No dobra, mów. Nie? Nie gadać? No nie gadać, no. Nie, no mów. Jak chcesz, to ty gadaj. No. Oczywiście, bo ja tutaj chciałam ci przerwać, przepraszam. Bo to po prostu w trakcie życia są jakby etapy, że potem zauważamy, że coś jest z nami nie tak. Oj, tak, nie tak. No i część ludzi tak jakby tych... Bo żeby zauważyć, że coś z nami jest nie tak i że coś chcemy zmienić ze sobą, to trzeba mieć też jakiś poziom takiego autorefleksji, tak? Bo duża część właśnie tak zwanego społeczeństwa nie ma tej autorefleksji i zobaczenie, oni po prostu całe życie przelecą na tym samym, co mają i jak co im dało, tak mają i coś im tam z wiekiem odpadnie, ale generalnie nie zrobią jakiegoś progresu, a część ludzi tak jakby będzie trawić te różne rzeczy, coś tam ze sobą robić, tak? Tak, pod warunkiem, że tak. Nie są w kościele katolickim. Wiesz co, wszędzie... Nie. Co nie? W kościele katolickim też... Nie, mogę... kościół katolicki zabierze wszystkich do jednego egregora i nie będą mieć swoich dusz. Na bank! Ale nie tylko kościół katolicki. I nie tylko, tak, to prawda. I nic nie zrobią. Także oni nic nie muszą robić. Dobra. Tutaj powiedziałam. Tutaj większość czeka i siedzi na coś. Na kogoś lub jakiś cud. A to chyba nie jest jakby poważne tutaj sformułowanie tego. Naprawdę? Jeszcze raz? Co? No tutaj Kasia napisała. Większość siedzi i czeka na coś, na kogoś, na jakiś cud. Czyli... No to, że nic nie robi. No też w tej ezoteryce powiedzmy, że coś ich wybawi. No to część taka jest, nie? Powiedzmy. No dobra, no ale tutaj... Dobra, skupmy się jeszcze raz. Jesteśmy a na... Tak, a jeszcze jest część taka, że nie miała, tak jak tutaj Iwona Złot...
otucha, że nie miała, że miała taki zapierdol w życiu, bo jest też tak, że część ludzi była tak dojechana w życiu właśnie, że oni nie mieli czasu, żeby się zatrzymać, w ogóle żeby spojrzeć, bo po prostu musiały zapierdalać po prostu na resztkach paliwa i cały czas tylko ledwo coś utrzymywać się nad poziomem, nie? Tak, to też jest problem. Taki, i też nie? Mam dużo takich, miałam kontakt z takimi właśnie istotami i one też nie mają często refleksji w ogóle nad tym, co tutaj się dzieje. Powiem tak, tutaj z racji tego, że tak jak się mówi na przykład do ludzi, no to tak nie wiadomo, kto jest tam, z czym tam jest, nie? Ma, jakie ma tam zasoby swoje i przeżycia. Generalnie bardzo ważnym jest, żeby mieć na przykład tą chociażby refleksję, że jesteś tutaj w tym wcieleniu, że to nie jest tak jakby od parady, czyli to życie jest ciężkie, no bo trzeba było się urodzić, coś zrobić w ogóle, no i potem się jakby zaczyna ten cały rozwój jakiś tam duchowy. Myślę, że z tymi, z którymi miałam do czynienia, to też, czyli jak do mnie się zwrócili, no to też mieli swoje jakąś tam drogę, która zawiodła ich na przykład na taki kanał, no bo tam nie znaleźli. To też jest bardzo cenne, tak uważam. I teraz cały problem polega na tym, bo ja tutaj trochę jakby zaczęłam od tego, że no zresztą w każdym jakby czasie, czy to przez cały tamten rok, czy jeszcze poprzedni, czyli ta przemoc generalnie w obszarze powiedzmy alternatywnym, ona może być związana, czyli jak ktoś nam wpycha jakąś wiadomość, co ty dzisiaj też zrobiłeś, jakiś dziwny tytuł dałeś. I to też można powiedzieć, że to jest jakieś takie przemocowe trochę. Czemu? No bo nie wiem, jakieś takie Armagedon czy coś w tym stylu, co absolutnie nie ma nic to wspólnego, mogłeś na przykład wzbudzić jakąś sensację. To jest element tak zwany nad. I teraz tu jest bardzo trudno jakby na tej płaszczyźnie się poruszać bez takich elementów spinu takiego energetycznego. To nie jest dobre generalnie. Generalnie przechodzenie przez życie właśnie w sposób taki łagodny byłoby najlepsze, natomiast ludzie się nudzą i potrzebują zawsze jakiegoś podkręcenia, co też nie jest dobre. Natomiast generalnie jest to też tak, że jeżeli jest negatywna formuła takiego czegoś jak informacja, czyli negatywna, czy w ogóle jest negatywna informacja, czy jest dobro i zło. Negatywna informacja to jest taka, która może doprowadzić na przykład do złych efektów, zdarzeń na przykład, tak? Czyli ktoś tam gada, ludzie jakby kumulują tą energię, a potem to jest po prostu inwestowane zwyczajnie. Tutaj też od takiego czegoś jak zbieranie energii, czyli energia, jak jest zbierana energia w ogóle z ludzi. Czyli tutaj nawet nie chodzi o to, że jakieś tam kraje rządzą, ludzie, którzy rządzą światem lub jakieś inne istoty zabierają ci energię, tylko zwyczajnie po prostu zwykła informacja ludzi, którzy potrafią na przykład tylko być źle ukierunkowani, potrafi na przykład zabrać ci tą energię. A potem przychodzisz do następnego kanału i tam szukasz jakby wybawienia albo też takiego czegoś jak wyjaśnienie, albo również wkładasz to do jednego, że tak powiem, kosza, co też jest jakby niedopuszczalne. Ja tutaj zwrócę uwagę na to, że w elemencie ezoterycznym, alternatywnym, jakkolwiek, wiedzy tajemnej, z teorii spiskowych jest mnóstwo osób, które też bardzo się często posługuje złą wolą. Tutaj wrócę do początku tego całego naszego, całego mojego wstępu. Czyli ta zła wola jest również elementem, który nie do końca jest jakby dobrze, zła wola jest też elementem takim, jakby to nazwać, może niezakazanym, ale ona jest takim czymś jak
działa źle na istoty, które nie są tego świadome. I tutaj w ogóle, bo to tak się tylko mówi, możemy sobie pogadać, proponować, porozkminiać, świat idzie dalej, mamy tam różne rzeczy, różni ludzie gadają i tak dalej, różni się tam, nie wiem, dowiadują, coś tam czytają, coś oglądają i tak dalej. Tego jest masa. Natomiast jakby pójście za jednym tematem, który da na przykład nam rozwiązanie lepszego życia, czyli wyjście również spoza obszaru strachu. Bo tutaj o to mi chodzi, że przemoc może być proponowana w różnych jakby takich zniekształconych formach. Przemoc jest, ma różne imiona, tak to mogłabym nazwać. I też zwracanie uwagi na przykład na coś, co w ogóle może nie mieć miejsca. Zresztą ja już nie pierwszy raz o tym mówię. To może mieć niedobre skutki dla bardzo wielu istot. A teraz ci, którzy słuchają tego, bo też nie jestem w umysłach każdego człowieka. Też zauważyłam, że i też miałam do czynienia z takimi osobami, które też bardzo były u wszystkich, tam posprawdzały te osoby sobie inne osoby, które, czy to jest taki wycieczkowicz ezoteryczny, który chodzi na przykład nam sprawdza i potem również no, zbiera te informacje, a na końcu na przykład jest bardzo mocno sfrustrowany i to do niczego nie doprowadza na przykład. Doprowadza to na przykład do czegoś takiego, że jest tylko gorzej. Natomiast ta zła informacja, bo tutaj ja mówię tutaj o ogólnej jakby strefie, że powiedzmy możemy sobie tutaj jakby coś zaproponować, że mamy wpływ na coś, że możemy mieć lepszą wersję siebie na przykład, coś poprawić, coś ulepszyć. Tak mówią nam o kolektywie, o jakimś tam wspólnej przyszłości, ziemi i tak dalej. I teraz tutaj też, kiedy jesteśmy na przykład na świecie, no i rodzimy się, prawda? Trzeba było zrobić jakiś wysiłek. Ostatnio też usłyszałam taką trochę głupotę na jednym z kanałów. To też chciałam jakby nawiązać do tego odnośnie urodzenia. No i tak urodziliśmy się, no i mamy jakby do wykorzystania to życie. Zawsze mówię, że jak masz już to życie, no to sobie weź to jakoś tam rozkmiń, zobacz w jakim jesteś czasie, odczep też te rzeczy. Ja się nie zajmuję niczym innym, jak tylko umiejscowieniem danej istoty w jej jakby przedziale, czyli całym kontinuum i zobaczenie, jakie ma na przykład tam warunki i też pójście do wyzwolenia. To jest takie mniej więcej coś, co ja robię. I teraz, jeżeli jesteś nawet na tym obszarze swojego doświadczenia, to dobrze jest zawsze myśleć lepiej niż gorzej. Tutaj o to mi chodzi. Ja w ogóle, gdybym miała możliwość, to najchętniej bym skasowała wszystkie, jakby, czyli bym zakazała mówić źle. Naprawdę, bo to nie ma żadnego sensu. Bo to jest tylko jakby napędzanie tej koniunktury w sposób taki zupełnie bezrefleksyjny czasami. Osoby, które mówią też często o teoriach spiskowych, one są po prostu same gdzieś tam mocno uszkodzone, bo to jest element, który, bo to, że jest źle, to jest źle i że może być jeszcze gorzej, to wiadomo, że może być, ale chodzi o to, żeby tutaj też jakby coś poprawić. Już wystarczy, że w tych zwykłych tak zwanych obszarach tam wiadomości, telewizji i tak dalej, tam cały czas się nakręca właśnie te negatywne informacje i tam się mówi tutaj, coś tam tu, ten polityk zrobił coś tam, a ten nie zrobił czegoś, a tu się stało coś tam, a tu kogoś pobili, zabili i coś tam, a tu nam grozi na granicy to, a tutaj jest jakaś wojna i nam grozi i albo może być wojna światowa i tą wojną światową to oczywiście wiadomo straszenie najbardziej od drugiej wojny światowej się straszy trzecią wojną światową. Już cały Nostradamus już straszył jeszcze tam wtedy, kiedy on żył, nie? I tak dalej. Dlatego się to było takie
Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze te filmiki, jeszcze chyba przed 2000 rokiem, jeżeli żyliście, obserwowaliście, no to tam właśnie chodziły te filmiki. Taki film był jakiś jeszcze na wideo, przepowiednie Nostradamusa, i to wszyscy sobie pożyczali, i tam się oglądało. I tam straszny film, że tam w roku tym i tym, chyba to już przeszliśmy te lata. Ale wtedy to tam i będzie wojna 40-letnia, czy tam 20-letnia, i coś tam, co, i to tak jest, i to oczywiście z muzyką i z takim nastrojem straszącym typu Ether Plus. I to takie chodziły takie rzeczy. A ludzie, nawet ludzie tego nie za bardzo poważnie traktowali, ale to było takie nakręcanie się, że coś takiego mówił, takie rzeczy, to takie w głowie, może takie coś być, bo to chodziło kompletnie w normalnych klimatach, nie? Ja tutaj wrócę do na przykład naszego pokolenia, to może tak, teraz tego pokolenia naszego, myśmy się tak urodzili jakby na przełomie, oczywiście, znaczy nie tylko my oczywiście, ale na przełomie milenium, przynajmniej no tego tak zwanego okresu przejścia, czyli kończyło się jedno stulecie, zaczynało się drugie stulecie, a nawet skończyła się jedna era, że tak powiem. I to było bardzo takie istotne, żeby jakby urodzić się być może w tym czasie. Przynajmniej ja to tak odczuwam. I to jest też tak, że energetycznie, jeżeli na przykład przechodzisz przez coś takiego, to tak jakby zostawiasz stare, a wchodzisz w nowe. Tak, zauważmy, że ci ludzie, którzy się urodzili tam od 2000 roku, oni nie będą mieli tych doświadczeń, nie będą rozumieć. Oni będą wiedzieć, że w PRL-u to było jakoś tam i tak dalej, że tak, ale to będzie całkowicie dla nich takie po prostu jakieś informacyjne. Nie będą znali tego, jak to jest bez komputerów, bez komórek, bez smartfonów, tak? Bez internetu przede wszystkim. I to będzie dla nich takie prawdopodobnie niezrozumiałe. Ale dla nas na przykład tak samo jest, bo pokolenie, a właściwie półtorej pokolenia przed nami, to ludzie, którzy przeżyli wojnę, większość to już w sumie umarła, ale oni mieli właśnie doświadczenie wojny, II wojny światowej, a my tego nie mamy, tylko wiemy, jak to było z filmów, z czegoś tam, ale to przeżyć coś takiego, a wiedzieć, jak to jest całkiem... Co z tego, że nie przeżyliśmy, jak ja mam to we krwi, rozumiesz? To jest takie, to jest generalnie, nie da się tego jakby zdaniem zapomnieć. To jest ten strach, który... Bo to są traumy przekazywane... Przez pokolenia. Przez ci, którzy tam byli, przekazywali swoim dzieciom, a te swoim dzieciom już osłabieniu, to jest takie te traumy są przekazywane i teraz teoretycznie te dzieci, które są tam, te mileniasi, to oni są już, mają tylko taki niewiele tego, ale to ciągle jest, tak? Dopiero teoretycznie, gdyby oni mieli dzieci, a wielu z nich nie będzie miało dzieci, to one mogłyby być tak jakby pozbawione tej traumy, teoretycznie. Ja sądzę, że w mileniasach, znaczy tych po 2000 roku jest bardzo dużo tych, którzy zginęli w czasie II wojny światowej i również z naszego pokolenia, czyli to jest takie moje zdanie. Natomiast tutaj też bardzo ważnym tym przełomem było wejście w milenium, czyli takim energetycznym aspektem to było bardzo istotne. Teraz w momencie, kiedy się już to zrobiło, to się powinno odciąć te wszystkie elementy tak zwane ciągnące. Oczywiście w momencie, kiedy już weszliśmy w 2000 rok, to jeszcze nie było tak rozkręconej tej branży ezoterycznej, w sensie jakby na YouTubie, bo wtedy były gazety w sumie, jakieś tam bardziej takie normalne, że tak powiem, formuły. Czyli starzy ezoterycy w Polsce, którzy wtedy jakby rządzili, no to oni mieli jakąś tam swoją renomę, bardziej uzdrawiali, zajmowali się różnymi rzeczami.
I teraz to jest taka też, ale wtedy nie było jakby takiej koniunktury, że tutaj się coś wydarzyło i tak dalej. Tutaj bardziej się czuło niż wiedziało, mówiło o tym i tak dalej. To są bardzo istotne rzeczy. I teraz w momencie, kiedy też możemy na przykład takie coś doświadczyć, czyli bo tu jest cały czas jakby wracanie do tych elementów, przynajmniej dla mnie ważnych, no, że no, żyjemy po coś, czyli to jest takie ważne coś. I teraz jeżeli ja już to przeżyłam, to po co mam się na przykład ładować na następny schemat negatywny? A teraz tutaj jest jakby zawracanie tych wszystkich rzeczy. Po tym 2019-2020 roku nastąpiła, zamiast to pójść właśnie w taką stronę dobrą, no wiadomo, że w dobrą by nie poszło, bo nie miało jak akurat wtedy, to tutaj jakby się nakręciła znowu ta koniunktura na nie. I chodzi mi o to, żeby tutaj też to też odwrócić. Ja w ogóle uważam, że osoby stare, takie powiedzmy stare, sorry, ale sama nie jestem młoda, też mają bardzo duży aspekt negatywnego myślenia. Czyli tutaj jest bardzo dużo niepoodczepianych takich elementów. Też w ogóle się bardzo szybko, tak jakby zamiast dojrzewać, czyli to jest takie moje ogólne spostrzeżenie, to one się robią dziecinne. Zamiast na przykład w tą dojrzałość chodzi. Widać to na przykład na kobietach, widać to też na facetach często. Faceci to w ogóle już też nie dojrzewają, jakby ani w ogóle nie dojrzewają, tylko w pewnym momencie się robią starzy. Sorry za takie sformułowanie, no ale do niektórych się to tak jakby, do ogólnej jakby większości społeczeństwa to tak można ująć. Rzadko mamy takich zwanych sędziwych, mądrych ludzi, o. Tylko to jest takie jakieś wszystko zawsze takie pomieszanie z poplątaniem. Ludziom po prostu namieszano w głowie, tak uważam. I teraz ten element tak zwany też negatywny jest bardzo łatwo, czyli alternatywa często zastępuje kościół, zastępuje psychologa, zastępuje bardzo mnóstwo różnych takich elementów, czyli kiedyś to pełniły funkcje jakieś tam powiedzmy inne instytucje, w tej chwili to jest jakby ważne. I tutaj też bardzo jest to śliski i trudny jakby grunt, dlatego że trudno też, nie trudno skrzywić człowieka. I tutaj oczywiście wszyscy są bardzo ważni, czyli każda istota jest ważna i trzeba się nią zająć i też jakby mieć tak zwane patrzenie indywidualne, takie też z takim pewnym rodzajem namaszczenia. No ale tutaj jeżeli chodzi o ludzi, czyli ja mówię to tak jakby bardziej ogólnie, nie do was, że jakby oceniam, tylko tak jakby się wypowiadam, żeby była jasność, to brakuje takich dobrych wzorców, tylko te wzorce nie miałyby być przez kogo podane też tak naprawdę, bo ludzie jakby doszli do pewnych swoich właściwości. Ja widzę też, że starsi ludzie powiedzmy, tak? Że ten starszy człowiek, czyli od kiedy się on stary robi na przykład, kiedy na przykład powinien być ktoś już dojrzały i mądry, kiedy powinien mieć swoje własne zdanie, kiedy powinien zacząć kreować, kiedy powinien wiedzieć, co wie, kiedy powinien się zwrócić do kogoś, kto na przykład może mu tam pomóc ewentualnie delikatnie. Co to się stało, że kiedyś ci starzy ludzie byli jakoby tacy właśnie mądrzy i tak dalej, a że w tych czasach tego niby nie ma. Były rytuały przede wszystkim. Kończące, odcinające. Nie, ja powiem ze swojego. No dobra, słucham. Tak, bo tutaj to będzie w połączeniu, ale to nie chcę pomieszać. Po pierwsze, kiedyś Żeby przeżyć do starości, to trzeba było mieć po prostu jakąś mądrość, że ludzie po prostu bardzo często nie żyli długo, bo nie mieli. Ci, którzy przeżyli, to mieli tą mądrość, a jak nie mieli tej mądrości, to mieli krótkie życie na przykład. I z tego powodu na przykład. A teraz jest dobrobyt i
Nawet głupi ludzie potrafią długo żyć, tak? Bo jest łatwo, bo jest rodzina, bo jest rząd, bo są jakieś pieniądze. I tutaj wracam do pytania. Trzeba być optymistą w tych pesymistycznych czasach. Dlaczego pesymistycznych? Ja bym chciał się zapytać tej osoby, to kiedy były dobre, lepsze czasy? Kiedy, wtedy, kiedy nie było cywilizacji, wtedy, kiedy zwierzęta nas zjadały, czy w średniowieczu, kiedy po prostu wszyscy srali po prostu przed domem, Karol, czy kurde... Rynsztogle na ulicy. Czy za czasów Mozarta, ale... kiedy po prostu długo, wszyscy krótko żyli, byli brudni, pełno chorób się było. Kiedy były te dobre, lepsze czasy pomiędzy pierwszą a drugą wojną światową? Czy w PRL-u było lepiej? Kiedy... Co w tych czasach jest takiego, jest wysoka technologia, medycyna, ludzie żyją długo, materialnie się żyje lepiej, to tylko kwestia jest taka, żeby zadbać o swoją psychikę i żebyśmy sami zadbali o to, żeby nam było tak jakby mentalnie dobrze, tylko tyle wystarczy. Bo kiedyś by tacy ludzie po prostu umarli, tak? Bo by nie dali rady przetrwać. Wy się potem dziwicie, że nie macie wiedzy albo odpowiednich warunków. A co ty mówisz do... Do pesymistycznych. Znaczy w ogóle tutaj oczywiście takie sformułowanie, no i właśnie tu jest walka pomiędzy na przykład... No bo co tu zrobić w takiej sytuacji? Teoretycznie ktoś może mieć takie zdanie, no bo dla niego świat może tak wyglądać. I powiem tak. To się tak jakby zawsze kończy w jeden sposób. Ktoś, kto myśli negatywnie, to on się sam jakby zanihiluje. Bo to jest jakby naturalne, bo taka osoba, która postrzega świat w ten sposób, zawsze, czyli będzie to tak na przykład narzekała na to, na tamto, na siamto, a potem będzie to przekładać na dalszą część, czyli tam na jakieś inne osoby, społeczeństwo, jakkolwiek, ile się tam da. A generalnie we wszechświecie jest coś takiego jak życie. I teraz element tak zwany destrukcji, pesymizmu na przykład, albo... jakkolwiek by nie było nieżycia, jest zamachem na samego siebie. Nawet w sformułowaniu. I teraz, jeżeli ktoś pisze nawet publicznie, bo to publiczne pisanie jest również bardzo ważne. Czyli ty się definiujesz na dzisiaj, na teraz, czymś takim. I to jest generalnie, tu jest takie trochę jakby, czy ja się nauczyłam przez tyle lat, przez właściwie całe swoje życie, żeby myśleć i też w taki sposób, żeby sama siebie zasilać. Czyli jak ja bym została sama i bym się do nikogo nie odzywała, no to tyle, ile bym dała radę, to bym czerpała z siebie, bo to jest moja siła. A tutaj na przykład takie sformułowanie, czyli jeżeli nie umiesz nic wymyślić dobrze ani prawidłowo, to w ogóle nic nie myśl, albo w ogóle się nie odzywaj, albo nic nie pisz. O to mi też chodzi, bo doszliśmy do takiego momentu, że należałoby w pewien sposób zacząć przestać mówić takie rzeczy chociażby. Cały ten mój dzisiaj, to moje gadanie będzie tak w takim tonie. Tutaj, bo na razie, czyli na razie wcześniej jeszcze, to była jakby duża wolność mówienia. To nie o to chodzi, żeby nie mówić tego, co się chce, bo ty możesz sobie wszystko napisać, ale ta definicja i to wszystko, i ten cały Bóg w tobie, i ten całe zwierzę w tobie, będzie definiowalne w ten sposób. Czyli tutaj energia będzie tak działać. Tutaj nikt ci nie da w pewnym już momencie, w pewnym sensie. Już nie będziesz zasługiwał, czyli nie dlatego, że ktoś cię będzie chciał okraść, tylko sam już nie będziesz w stanie sobie tego dać. I teraz ten element, czyli ja mogę na przykład, o ile jestem w stanie kogoś zmusić do myślenia lub zmusić, czyli żeby ten moje gadanie było
no, naprowadzające na przykład na myślenie, żebyś ty mógł jakby skorzystać z tego w taki sposób, żeby coś wymyślić. I teraz kreacja lub coś takiego jak projektowanie, czyli projekcja różnych rzeczy, musi się odbywać na twojej energii. I teraz tak czy siak, czy tobie się to podoba, czy nie, to też trzeba się tego nauczyć. Bo tutaj w większości wypadków na tych kanałach jest dużo tak zwanych słuchaczy, oglądaczy, oceniaczy. Bardzo duża jest ilość osób, która również oczekuje, że coś się za nich jakby załatwi. No bo przecież on sobie siedzi, żyje i tak dalej. Tu jest bardzo duży dobrobyt w ogóle dla osób, które też nic nie robią. Czyli one są zazwyczaj po prostu no, zjadaczami bardzo dużej ilości energii i też no, przestrzeni. Znaczy nie będę tutaj mówić konkretnie o co chodzi, prawda, bo to nie ma sensu. I każdy też może doświadczać i też jasne, że może, ale może doświadczać czasowo. I ten czas również jest bardzo istotny. Czyli ten, bo tutaj nie odnoszę się do żadnego podziału, ani tego, że tam coś tam idzie, nie idzie, bo dla mnie zawsze jest podział. Zawsze, zawsze był od początku, czyli ja szłam takim czymś, że coś oddzielało się, coś się przekształcało i tak dalej. Czyli zanim tutaj, że tak powiem, zaczęłam występować, to jeszcze dużo, dużo wcześniej. I teraz takim moim spostrzeżeniem było też to, że to nie mogło tak, czyli bez internetów, zaznaczam 2000 rok, to wtedy to tak zwane czucie było większe, ponieważ myśmy mieli no po prostu lepszy jakiś kontakt, no, że nie mieliśmy takiego kontaktu masowego, czyli że nie mogliśmy sobie usiąść i gadać przed tym ekranem i nie słuchało nas tam ileś tam tych osób, prawda? W ogóle to jest taki czas, że powiedzmy przez 20, no to może nie 20 lat, bo to krócej trwa ten cały YouTube i ci różni prowadzący i mówiący. Wszyscy są już tak obcykani, tacy mądrzy tego wszystkiego już. No kiedyś, wiecie, ponad 20 lat temu to była jedna gazetka Nieznany Świat i tam się czytało i to staje baba, sypie proszkiem z rąk. A tu coś tam. I to takie ciekawostki były i nie wiem, co tam teraz jest w tej gazecie, ale myślę, że to może dalej na takiej samej zasadzie. A teraz wszyscy są już po prostu tego tyle i tutaj właśnie jest jeszcze... Albo David Icke. Tak, ale tutaj Katarzyna Koci DT. Czemu? Co to Koci DT jest? Nieważne. Na tych obudzonych kanałach słabe jest to, że ludzie mówią i piszą, oni zrobią nam to i tamto. Dokładnie się z tym zgadzam, że właśnie, że to się właśnie zaczęło właśnie od tych zeitcastów. Że te zeitcasty to po prostu były, to była masakra, to co zrobiło, bo od tego się zaczęło, że to oni nam robią, że ta elita, oni tam są, oni coś kombinują. I tylko złe rzeczy, że są jakieś punkty, co oni chcą nam zrobić, że jest ta cała lista, że chcą zdepopulować do pół miliarda świat, że chcą coś tam jeszcze zrobić, coś tam i coś tam. I to po prostu zostało powielone przez tysiące i miliony tych alternatywistów, że tak powiem, alternatywiści. Wymyśliłam słowo chyba. Alternatywiści. No i co? No i nic. No i teraz jest w tych... To jest, miałeś to, czytać te, dalej. Te rzeczy są powtórzone tyle razy, że to już jest taka prawda, że to wszyscy, że oni nam robią, oni nam chcą... Teraz, tylko to teraz do tego doszło, że nie tylko te, co mają pieniądze, tylko jeszcze te tamte. Tamte UNE są gorsze, bo to przyszła tak. Następna fala, kosmiczne ujawnienie i tak dalej. I teraz, kurę, te reptiluchy, te inne i oni tam siedzą i oni chcą nam zrobić kuku. Tu nie trzeba nam robić kuku, bo to już wszystko jest wykukane. Tak, no. Nie, no tutaj z takiego poziomu, wiesz, doświadczania
tego, że my się tutaj rodzimy, bo mieliśmy się tu urodzić i tyle. Tutaj też chciałam jakby odczarować tą rzeczywistość urodzenia się na siłę w danym jakby czasie, przestrzeni. Przecież według, czyli jak zmieniasz jakby percepcję, postrzegania i przyjmujesz pewne rzeczy, powiedzmy w sprawiedliwości, nie jakiejś boskiej nawet, tylko w swojej, to się okazuje, że ty właściwie jesteś według jakby praw tych wszystkich, które tutaj jakby też obowiązywały we wszechświecie, bardzo sprawiedliwie jesteś. Czyli to nie ma czegoś takiego, żeby też było jakby inaczej. Jeżeli się weźmie to pod... Bo to jest też jakby inny punkt widzenia. Tutaj ludzie na kanałach alternatywnych widzę, że nie mają jakby szerokiego, plastycznego spojrzenia. To jest wszystko bardzo płaściutkie, takie jakby uciosane. Ktoś z kimś zarezonuje i koniec. Nie ma w ogóle jakby siły wyjścia dalej z tym. Nie pomyśli już samodzielnie, czyli jest to nakładana następna jakaś pieczęć, nie wiem, nakładka, chuj wie co tam jest nakładane, ale to jest po prostu jakieś strasznie dziwne zjawisko jak dla mnie. Czyli o ile na przykład... Bo tutaj mówię, jest duże zamknięcie. Na kanałach też często jest takie pseudosekciarstwo, czyli zbieranie tych wyznawców, jakieś takie podprogowe treści, które mają kierować widzem lub zaciągać tak zwaną energię wyznawców i wielbicieli, co też dla mnie osobiście, kogoś, kto też prowadzi kanał, zupełnie jest takie bardzo ciężkie do zrozumienia, bo czegoś takiego nigdy nie miałam na przykład. Nigdy mi nie zależało, żeby ktoś na przykład za mną ślepo podążał. Miałam swoją własną jakby też i terminologię taką w głowie, czyli nie chcę na przykład nikogo za sobą ciągnąć, prawda? Czy to są takie też rzeczy, co tak... Z mi przyszło do głowy, jak tam mówiłaś coś, dzisiaj rano tam coś mówiliśmy o widzeniu, no. I, że mamy, że człowiek ma dwie pary, nie, jedną parę oczu, czyli jedno oko i drugie oko. Dwoje oczu. Dwoje oczu, o właśnie. A nie jedno. Jeżeli mamy tylko jedno oko, wtedy widzimy wszystko na płasko. Wprawdzie, jeżeli to zamkniemy na chwilę, to i tak mózg będzie wychwytywał, co jest bliżej, co dalej, bo już wiemy, że to tak jest. Ale generalnie mamy widzenie stereoskopowe, tak zwane, tak? Dzięki temu możemy widzieć, czyli żeby coś nie było płaskie, żeby coś było bardziej takie otwarte i potrzebujemy widzieć przynajmniej z dwóch punktów widzenia, tak? I tak też chodzi o różne sytuacje, żebyśmy mogli spojrzeć z różnych punktów widzenia. Wtedy ta przestrzeń będzie bardziej taka wielowymiarowa, tak? Bo jeżeli patrzymy tylko z jednego punktu widzenia, widzimy to trochę na płasko, tak? To nie jest prawdziwy obraz tego, co jest. Bo czym inny, i to na przykład sklep, tak? Dla nas na przykład sklep jest miejscem, gdzie możemy sobie kupić jedzenie, żeby i tam te. Dla pana alkoholika to jest miejsce, gdzie może sobie kupić alkohol i się tam napić. Dla pracownika ten sklep jest miejscem pracy i tak dalej, tak? I to z każdą rzeczą tak jest. Jeżeli potrafimy spojrzeć z różnych punktów widzenia, wtedy też jesteśmy bardziej tacy wyrozumiali dla tego świata, tak? Że nie jesteśmy tacy... Bo najgorsze jest takie widzenie takie z klapkami, że widzimy tylko jedną opcję. Tak widzą ludzie tylko, którzy nie potrafią spojrzeć na świat szerzej. I wtedy oni nie są wyrozumiali dla innych, tak? Bo jeżeli ty potrafisz zrozumieć biedaka, głodnego, bogatego, chorego, panią w sklepie, kogoś tam, to jeżeli potrafisz się wczuć, masz jakieś doświadczenia z tym, więc potrafisz zrozumieć tych ludzi. A na przykład osoba, która miała na przykład tylko dobrze, to ona tylko... dla niej jakiś tam biedny to jest jakiś śmieć, tak? Bo
Czemu on jest biedny, kurde, taki na przykład, nie? To taki przykład, bo nie każdy bogaty tak musi w taki sposób myśleć. To co tam? Bo jakiś poważny ten stream się zrobił, coś by tu... Dlaczego?